Cześć, tu Mateusz Brzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe i nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry. Dzisiaj krótki obiecany komentarz odnośnie spotkania Biden-Putin. Moim gościem jest pani profesor Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pani profesor, dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję za zaproszenie ponowne. Tak właśnie. I to nie pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni raz. 10 lat temu Biden zarzucił Putinowi brak duszy. Patrzyłem na relacje medialne, to przed tym spotkaniem temperatura rzeczywiście była bliska wrzenia, a teraz nieco wszystko opadło. Czy w Genewie powiało chłodem? Czy pojawiła się jakaś perspektywa poprawy tych relacji między Kremlem a Waszyngtonem? Tak, zacznijmy od tego, że kiedy spotykają się prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji, to wywołuje bardzo dużo emocji, a w szczególności ten ostatni okres spotkań od 2000 roku, spotkań prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych właśnie przykuwał dużo uwagi. I też warto podkreślić, że w sumie od rozpadu Związku Radzieckiego każdy amerykański prezydent zaczynał swoją prezydenturę od nieudanego, krótszego bądź dłuższego ocieplenia, poprawy bądź resetu, jak to było w przypadku Baracka Obamy. I dużo też wywołuje emocji takie spotkanie właśnie w naszej części świata, w szczególności w Polsce czy w państwach bałtyckich, czy na Ukrainie, w obawie przed jakimiś regulacjami nad naszymi głowami, gdzieś za zamkniętymi drzwiami. To spotkanie też wpisywało się w te takie uczucia niepokoju, czy też właśnie zastanawiania się, czy dojdzie do polepszenia relacji, ta temperatura rosła, ale też trzeba to oddzielić od takiej chłodnej analizy, że relacje amerykańsko-rosyjskie są złe, nie dlatego do końca, że przywódcy, w tym przypadku Władimir Putin, to już całkiem długo się trzyma na stanowisku, ale zmieniający się prezydenci amerykańscy, to nie tylko właśnie kwestia liderów, ale kwestia też konkretnych interesów strategicznych, które w większości obszarów Rosji i Stanów Zjednoczonych się po prostu rozchodzą. A jeżeli chodzi o to konkretne spotkanie, to rzeczywiście mogło ono przebiegać gorzej niż przebiegło. Tak jakbym mogła podsumować, dlatego że przede wszystkim było ono bardzo korzystne dla Władimira Putina, jak każde poprzednie, chociażby w 2018 roku, kiedy spotkał się on z Donaldem Trumpem i wtedy bardzo krytykowano amerykańskiego prezydenta za to, że nie potrafił stanąć na wysokości zadania w tym sensie, żeby pokazać twarde stanowisko amerykańskie. Teraz to, co w sumie uratowało wizerunek Joe Bidena, to głównie zabiegi moim zdaniem protokołu dyplomatycznego i ludzi, którzy zapobiegli takiej totalnej katastrofie wizerunkowej. Dlatego, że no właśnie spotykanie się z takimi liderami jak prezydent Rosji, czy nawet przywódca Korei Północnej, ja tutaj nie chcę jakby korelacji robić, ale w pewien sposób legitymuje tych przywódców i działania tych państw. Dlatego trzeba być bardzo dobrze przygotowanym do takich spotkań. Do takiego spotkania z rosyjskim odpowiednikiem nie był przygotowany chociażby Josep Borrell, o którym chyba żeśmy rozmawiali niedawno, kiedy pojechał do Moskwy i został zbesztany przez ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Więc do takich spotkań trzeba się mocno przygotować. I tutaj widać było, że amerykańska strona się przygotowała. W jakich elementach można powiedzieć, że się przygotowali. Przede wszystkim fakt, że nie pozwolono Władimirowi na tradycyjne spóźnienie się na spotkanie, to jest pierwsza rzecz. Poza tym uniknięto i od razu zapowiedziano, że nie będzie wspólnej konferencji prasowej, gdzie właśnie Władimir Putin odnajduje się znakomicie w tym, żeby pokazywać
po pierwsze, że jest Rosja na równi ze Stanami Zjednoczonymi, że Stany Zjednoczone potrzebują Rosji w rozwiązywaniu spraw międzynarodowych, a jednocześnie przemycić taki antyzachodni swoją argumentację przeciwko Stanom Zjednoczonym. W tym momencie, czyli po spotkaniu właśnie w Genewie, ustalono, że nie będzie wspólnej konferencji. Najpierw wypowiedział się Władimir Putin, który oczywiście wykorzystał okazję do tego, żeby uderzyć w Stany Zjednoczone i wizerunek demokratycznych ustrojów, ale jednocześnie to, że później zabierał głos Joe Biden, też był bez marynarki, więc taki trochę na luzie, a pokazywało też determinację właśnie prezydenta amerykańskiego, który postawił, w sumie powtórzył wiele rzeczy, które mówił przed spotkaniem, wpisując to spotkanie w cały ciąg spotkań w Europie, tym turnę zagranicznym pierwszym tego prezydenta. Więc o ile wizerunkowo to na pewno sukces był Władimira Putina, ale zapewne nie aż taki, jakiego Rosjanie oczekiwali. I to widać wyraźnie w komentarzach, które się przewijają w rosyjskich mediach, gazetach, że to no, nie oczekiwano resetu, nie była poprzeczka wysoko postawiona, no ale jednak niesmak taki wyczuwa się w tych właśnie rosyjskich komentarzach. Czytałem też komentarze, że brak tej wspólnej konferencji to znak tych chłodnych relacji. Pani profesor sugeruje, że to jednak wyrachowanie Amerykanów. Nie wiem, czy wyrachowanie. Wydaje mi się, że po prostu już na tyle znają rosyjskiego prezydenta i w ogóle liderów rosyjskich zajmujących się dyplomacją, która to rosyjska dyplomacja jest znakomita pod względem właśnie sposobu negocjowania i tej jakby tego warsztatu dyplomatycznego, tutaj nie można im tego odebrać, że potrafią przemycać swoje argumenty, swoją narrację, a dzięki temu, że zainteresowanie takim spotkaniem jak Joe Biden, Putin, Władimir było bardzo duże, no to mogli przemycić coś swojego, czego powiedzmy świat nie zauważa, a kwestie takie właśnie, czy też poszanowania praw człowieka, czy kwestie ingerencji wewnętrzne sprawy innych państw, czy też zaangażowanie amerykańskie w świecie, czy to w Afganistanie, czy w Syrii, no rosyjski punkt widzenia nie zawsze jest słyszalny. Tutaj była okazja do tego, żeby to przemycić, ale Amerykanie dobrze to wyczuli, że Władimir Putin będzie chciał to zrobić i ustalili taki harmonogram, żeby nie było wielkiej kompromitacji Joe Bidena, bo zdajemy sobie sprawę, że po jego spotkaniu z przywódcami NATO, w jego spotkaniu G7 i potem porozumieniach Unia Europejska-Rosja, to wszystko bardzo pozytywny miało sygnał, w tym sensie, że rzeczywiście Joe Biden wysłał jasny sygnał odnowienia relacji transatlantyckich i amerykańskiego commitment, czyli zobowiązania do strzeżenia bezpieczeństwa euroatlantyckiego. A co ciekawe, w komunikacie ze szczytu NATO ponad 60 razy pojawia się Rosja, tylko 14 razy pojawiają się Chiny. I Rosja jest uważana jako zagrożenie, Chiny bardziej jako systemowe wyzwanie. I to jest bardzo istotne, że gdyby a właśnie te wszystkie spotkania, a potem podsumować takim jednym fiaskiem w momencie spotkania z Władimirem Putinem, to wszystkie dotychczasowe osiągnięcia Joe Bidena w tych wcześniejszych porozumieniach i szczytach zostałyby po prostu zniweczone, więc rzeczywiście chyba zadbano o to, żeby to nie była porażka. Jeszcze przed spotkaniem Joe Biden zapowiadał, że na spotkaniu wyznaczy takie czerwone linie, których przekroczenie przez Rosję sprowokuje symetryczną odpowiedź Ameryki. Tą czerwoną linią jest Syria, Arktyka, może Ukraina? Tak, to o czerwonych liniach mówił i zarówno Joe Biden wcześniej, jak i Władimir Putin. Aczkolwiek podczas tego spotkania, znaczy podczas, być może podczas spotkania zostały zarysowane te właśnie czerwone linie, natomiast co ciekawe, na konferencji prasowej i jednego, i drugiego prezydenta nie wybrzmiało słowo, oni tak wycofywali się rakiem przed tym, żeby to uznać, tutaj jest czerwona linia i my i przekroczenie, a przekroczenie będzie oznaczało kontrreakcję. A można tylko między wierszami to odczuć bądź wyczytać, mianowicie kwestia Ukrainy nie,
ale już kwestie właśnie czy poszanowania praw człowieka, ataków cybernetycznych, jednocześnie nieprzestrzeganie właśnie demokracji w Rosji. I tutaj w domyśle również pojawiła się silnie ze strony Joe Bidena kwestia Aleksieja Nawalnego, że jego los i to, w jaki sposób on będzie traktowany przez władze rosyjskie, może przyczynić się do wręcz po prostu zniszczenia tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli rozumiemy to pewnie jako jaki nowy pakiet sankcji. Ale fakt, że w sumie dogadano się w kwestiach takich technicznych, tak, jeżeli chodzi o relacje dwustronne, czyli w sprawie powrotu amerykańskiego i rosyjskiego dyplomaty na stanowisko, w takim rozpoczęciu takich roboczych rozmów między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Departamentem Stanu, a w kwestiach związanych z porozumieniami dotyczącymi kontroli zbrojeń. I w sumie takim jedynym materialnym efektem tego spotkania to było po prostu przyjęcie takiego oświadczenia o ponownym podjęciu bilateralnego dialogu strategicznego w kwestiach kontroli zbrojeń. I tutaj oni się zaczęli tak trochę obydwaj, ale chyba bardziej Władimir Putin udochawiać poetycko, jeżeli chodzi o ład międzynarodowy, o wspólnym, Władimir Putin, o wspólnym domu, bezpiecznym domu dla całego świata, czyli pokazując wyraźnie, że ci dwaj przywódcy po prostu i w ogóle Rosja i Stany Zjednoczone trzymają rękę nad kwestią właśnie wojny atomowej i muszą ze sobą rozmawiać, bo inaczej czeka nas konflikt atomowy, co oczywiście muszą ze sobą rozmawiać, w związku z czym to zapobiegnie takiej katastrofie światowej. Za nami spotkanie Biden-Putin, starcie dwóch światów. Panowie mogli sprawdzić, jakie karty mają w taliach. Będziemy nadal patrzeć na te sprawy międzynarodowe, na Ukrainę. Moim gościem była pani profesor Agnieszka Legutska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.